Zbigniew Filar, Raport Regionu. Witam wszystkich widzów Tarnowskiej TV i kanału kablowego Grupa Medialna Info. Ze mną w studiu dzisiaj Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Panie burmistrzu, słychać o inwestycjach w oświatę, choćby szkoła w Łoponiu, szkoła niepubliczna, doinwestowana przez gminę, termomodernizacja. To pokazuje, że mimo szkoły, która została przekazana, i tak na majątku gminy pozostaje i dbacie o ten majątek. Oczywiście musimy dbać o te budynki, dlatego że już wymagały remontu i termoizolacji. I nieprzypadkowo też w mojej kadencji poszedłem troszeczkę w szkoły, w przedszkola, odnowić te budynki. Po prostu zależy mi na tym, żeby nasze dzieci z naszej gminy chodziły do ładnych szkół, do przyjemnych, przyjaznych, czystych i ciepłych. I zrobiliśmy szkołę w Łoponiu. Teraz będziemy w tym roku kończyć termoizolację dużego przedszkola w Wielkiej Wsi. Już mamy część robót wykonanych, drugą część robimy w tym roku. Mamy już projekt przygotowany na termoizolację szkoły w Biadolinach Radłowskich i następne na pewno zajmiemy się szkołą podstawową, już publiczną, w Wojniczu. Mhm. Zależy mi na tym, jeżeli by się udało, żebym jeszcze w tym roku zaczął szkołę w Biadolinach, to w tym roku robimy już projekt termoizolacji szkoły w Wojniczu. No i tak po kolei. Więc chciałem przypomnieć jeszcze, że i na Milówce zrobiliśmy w pierwszym roku mojego urzędowania termoizolację szkoły na Milówce. Także mamy Milówkę, Łopoj, wielką wieś, przed nami Biadoliny. Tutaj na pewno też musi być przychylność Rady Gminy do tego, aby tak duże środki inwestować w oświatę. Tak, tak. Nie mogę narzekać, żeby radni po prostu mieli coś przeciwko temu, tylko też no, nie damy rady zrobić wszystkiego w jednym roku, bo to są duże koszty. Pomalutku, spokojnie, zaniedbania lat ubiegłych, gdzie nie robiono nic przy tych budynkach, nie da się naprawić w przeciągu 2-3 lat, to też chwilę trwa. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji na pewno będą ukończone wszystkie szkoły, będą to ładne budynki i przyjazne. Ale nie jest jeszcze z tymi budynkami tak najgorzej, bo szkoła podstawowa w Wojniczu oczywiście, o ile jest do zrobienia, to też nie można mówić, że tam dzieci marzną, czy tam po prostu coś w tym rodzaju. Nie ma. Nie ma takiej możliwości. Jest pięknie, czysto, przyjemnie. Czyli bieżące naprawy są bieżące prowadzone. Bieżące naprawy są prowadzone. W zeszłym roku przeznaczyliśmy prawie 150 tysięcy na szkołę w Wojniczu. W tym roku też przeznaczymy pewne kwoty. Oczywiście to są takie remonty od środka, natomiast na zewnątrz czekamy na wspomożenie przez fundusze unijne. 40 milionów to jest budżet gminy. Mówił pan o tym, że nie wszystko się da zrobić z roku na rok, bo gmina spłaca jeszcze dług, 12 milionów deficytu i tutaj mówiliśmy wcześniej, że około 1 600 000 trzeba rocznie odprowadzić do banków zadłużenia. Tak, tak, ja jestem zadowolony z tego, no, że udaje się nam oprócz tych inwestycji, które robimy, a robimy dużo, spłacać po prostu to zadłużenie naszej gminy. Mieli na początku kadencji 18 milionów, teraz mamy 12, 28%. 6 milionów spłaconego długu to są naprawdę ogromne pieniądze. Gdyby to było zainwestowane w różnego rodzaju inwestycje, mam nadzieję, że Wojnicz byłby dużo, dużo dalej do przodu, ale nie ma co narzekać, naprawdę inwestycje idą, spłacamy zadłużenie, mam nadzieję, że w niedługim czasie gmina Wojnicz też stanie na nogi. W tym roku 2018 to 5 milionów inwestycji będzie realizowanych, takie flagowe inwestycje, oprócz tej oświaty, o której już mówiliśmy. No, chcemy po prostu wybudować to, co było naszym marzeniem, duży, przestrzenny parking, Parque Drive i zajezdnię taką autobusową w pobliżu cmentarza. Chcemy dokończyć remont Domu Grodzkiego, żeby to była wizytówka Wojnicza. Chcemy dokończyć remont Kina Wawel, którego też my zaczęli, żeby to też nasza była wizytówka. Będziemy remontować plac targowy. No i robimy już przymiarki, po prostu projekt rewitalizacji rynku. To są duże inwestycje i po prostu zależy nam na tym, ale ja mówię teraz o samym Wojniczu. Natomiast są jeszcze sołectwa, gdzie mocny nacisk położyliśmy na kanalizację, na wodociągowanie i przede wszystkim na naprawę dróg. W zeszłym roku zrobiliśmy prawie 5 km dróg za 1 000 000 zł. W tym roku najprawdopodobniej taka sama kwota będzie przeznaczona
też na drogi. Uważam, że oprócz właśnie tych wszystkich kłopotów, jakie mamy, to inwestycje idą do przodu i mam nadzieję, że będziemy to realizować. Ja już nie mówię o tych drobnych takich rzeczach, że tam boisko przy szkole w Biadolinach Gradłowskich, czy tam plac zabaw, który się w Zakrzowie chcemy zrobić. To są takie też te drobniejsze, ale bardzo ważne i potrzebne dla lokalnej społeczności. Także w sołectwach nie zapominamy o sołectwach, naprawiamy, robimy co możemy, żeby po prostu te wsie też wyglądały i miały swój wygląd. Wspomniał Pan w tych inwestycjach o kanalizowaniu i wodociąganiu gminy. Tutaj mieszkańcy na pewno czekają w niektórych miejscowościach jeszcze na te dogodności XXI wieku. Oczywiście, ja już nie mówię o kanalizacji. Wody nie mam jeszcze w miejscowościach Sukmanie, Milówka, Olszyny. Oczywiście w częściach, one częściowo są zwodociągowane. W zeszłym roku zrobiłem wodociągowanie Dębiny Łętowskiej i Łoponia Podlesia. Także naprawdę dużo rzeczy. Odcinkami robimy kanalizację, tam jak na ulicy Warszawskiej. Po prostu gminę Wojnicz mamy już tak skanalizowaną w 98%, ale żeby być przygotowanym do dalszej działalności, wykonujemy już projekt kanalizacyjny, przyłącz w miejscowości Łukanowice i Zakrzów. Po prostu, żeby mieć plany i projekty gotowe, gdyby się ukazały jeszcze jakieś fundusze unijne, a mam nadzieję, że takie się ukażą, to momentalnie, żebyśmy byli przygotowani sięgnąć po te pieniążki z funduszów europejskich. Tutaj też jest ta kumulacja domów dość gęsto zabudowanych i jest łatwiej projektować chyba kanalizację. Oczywiście, tak jak Łukanowice, tak jak Zakrzów, czy po prostu tutaj w pobliżu, to tak jak gęstość zaludnienia, to wszystko i to zawsze pomaga w takich inwestycjach, nie jest to takie rozciągnięte. Natomiast będziemy działać. W tym roku będzie gotowy projekt kanalizacji cały, jest już konsultacje społeczne przeprowadzane są w Łukanowicach, także mam nadzieję, że też w niedługim czasie, gdzieś do 2020 roku Łukanowice i Zakrzów mogą być skanalizowane. A z wodociągowania to mamy napisany projekt o fundusze unijne, bardzo pozytywnie oceniony. Jesteśmy na liście rezerwowej na drugim czy trzecim miejscu, ale chyba drugim. To jest inwestycja bardzo droga, to jest około 4-milionowa. Trzeba wybudować dwie przepompownie na dole hydrofornie wody, żeby dostać ciśnienie, żeby dostać na Milówkę Górę i Olszyny Górę. Dlatego najważniejsze są te hydrofornie, a potem tam rozprowadzić po prostu już tą wodę do mieszkańców. Jeżeli nie uda się pozyskać tych środków unijnych, no gmina będzie musiała to pewnie rozłożyć na kolejne lata tą inwestycję. Tak, jeżeli nie damy rady uzyskać środków unijnych, jeżeli z jakiegoś powodu byśmy się nie załapali, tak kolokwialnie mówiąc, to na pewno będziemy to rozkładać inwestycje na częściowo 2-3 lata. Czy to nie jest powiedziane, że nie dostajemy pieniędzy, nie robimy? Nie. Priorytet jest jeden. Zwodociągowane, gmina Wojnicz musi być, bo to jest obowiązkiem naszym, żeby po prostu ludzie w XXI wieku mieli wodę przynajmniej w zasięgu ręki, jak to mówią, bo jeżeli ktoś się nie będzie chciał na siłę przyłączyć, to też do tego nie zmusimy, jeżeli chodzi o wodociągowanie. Ale nie może dojść do takiej sytuacji, że w którymś roku może zabraknąć wody faktycznie i wtedy by była dopiero duża jakaś taka sprawa, gdzie gmina nie zadbała o to, żeby mieszkańcy nie mieli tego podstawowego środka do życia. Pamiętam, jak przed 3 laty były kontrowersje odnośnie łączenia funkcji prezesa Stowarzyszenia Sołtysów z bycie burmistrzem Wojnicza. Dzisiaj ta sprawa pokazuje, że utrzymanie tych dwóch funkcji i poparcie sołtysów powiatu tarnowskiego daje tą gospodarność w gminie Wojnicz. Jak pan ocenia te dwie funkcje z punktu widzenia burmistrza? Oczywiście. Była sprawa, że nie mogłem być prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, będąc burmistrzem, nie wolno łączyć tych funkcji. Natomiast prezesem powiatowym mogę być i jestem. I dziękuję sołtysom za to, że zaufali mi. Ale to pomaga w rządzeniu. Powiem szczerze, że sołtys, praktyk, który już jakieś tam lata był sołtysem, on wie, co jest w danych sołectwach najbardziej potrzebne. On wie, jak to zrobić. I wsparcie sołtysów właśnie w tej mojej pracy jest bardzo ważne. Ja mam bardzo fajne
bliskie takie relacje między sołtysami gminy Wojnicz i mną. Ich często rozmawiamy, z nimi rozmawiam, ich się słucham tak samo i widzę, że efekty z tego są. Tak samo bardzo szanuję wszystkich sołtysów w całym kraju. Bardzo bliscy mi są sołtysi powiatu tarnowskiego, którzy mnie wybrali na funkcję przewodniczącego prezesa koła powiatowego w Tarnowie i za to im dziękuję, ale to są naprawdę wspaniali ludzie. To są ludzie bardzo chętni do pomocy innym. I niech będzie przykładem też i ta budowa tego domu dla państwa Batorów, w gminie Wojnicz, dom w stanie surowym, pięknie zrobiony, sołtysi się zaangażowali. Tu trzeba pochwalić też współpracę ze starostwem powiatowym, z panem starostą Łucarzem, z panem starostą Chudymą, którzy też przygarnęli nas jako sołtysów do siebie, pomagają nam organizować konkurs najlepszego sołtysa powiatu tarnowskiego, stać ich na to, żeby nam zafundować jakieś nagrody i chylę czoła, że ta współpraca między starostwem a sołtysami powiatu tarnowskiego jest idealna. Widać też było to wsparcie podczas opłatka noworocznego w gminie Pleśna, gdzie w tym roku sołtysi świętowali powiatu tarnowskiego, gdzie właśnie cały prawie zarząd powiatu był i wspólnie świętował ten dzień z sołtysami. Tak, tak, właśnie mi na tym właśnie też bardzo zależało i chciałem podziękować i staroście, i panu Łucarzowi, i panu Chudymie, i wszystkim, którzy wspierają sołtysów w Pleśnej. Był wyraz tego, jak sołtysi potrafią współpracować ze starostwem, starostwo z sołtysami, że relacje między nami są takie bliskie, że po prostu staramy się powiedzieć do siebie wszystko, co nas boli, czego chcemy i zapewnienia pana starosty, że zawsze mamy pomieszczenie do dyspozycji w urzędzie budynku starostwa, że możemy się tam spotykać bezpłatnie i za to wszystko bardzo dziękuję panu staroście. W powiecie też widać to wsparcie wójtów, burmistrzów, że stawiają na sołtysów, tak nawet gospodarz gminy Pleśna dość ochoczo przyjął wszystkich sołtysów na swojej ziemi. Wszystkich sołtysów, wójtów, burmistrzów chciałem podziękować za to, że włączyli się w ogóle w współpracę ze Stowarzyszeniem Sołtysów Powiatu Tarnowskiego, że przystąpili do konkursu, że starają się przynajmniej jednego sołtysa roku wynagrodzić. I widzę, że faktycznie relacje między wójtami, burmistrzami a sołtysami są dużo, dużo, dużo lepsze niż były kiedyś w przeszłości. Mam nadzieję, że wójtowie, burmistrzowie wiedzą, co robią. Po prostu poznali się na pracy sołtysa, na sołtysach, wiedzą, co sołtysi chcą i czego chcą, a z reguły chcą takich realnych rzeczy. To jest to samo jak współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. To naprawdę też jest organizacja naprawdę wspaniała i potrafiąca w każdej chwili zareagować na potrzeby ludzi. Strażaków nie trzeba prosić o pomoc, oni naprawdę się organizują tak samo i mam nadzieję, że sołtysi, strażacy plus dobra współpraca z wójtem, z burmistrzem przynosi efekty w każdej miejscowości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Moim państwa gościem był burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.